vitam vitam the three kingdoms portal is up and of course we have new hero erlang shen uh, what is interesting is that he's not a part of kingdom family so looks like we'll have more heroes in this portal three kingdom heroes are historical characters erlang shen is mythical one erlang shen directly translates to second son god uh, he's a Chinese god with a third through-seeing eye in the middle of his forehead. He's also the greatest and most powerful warrior god in heaven. In 80s, there was a novel-based TV series, Journey to the West, and Erlang Shen was one of the characters there. Maybe that's why he belongs to Journey family if i'm right, we might see more heroes from this series. but let's go back to erlang shen. he's a holy faction warrior. really good class. if you give him emblems, he will have chance to revive. he's a part of journey family, so this gives him a bonus for one, two, or three heroes. 50% chance to increase the duration of each status effect that is caused by the hero by one, two, or three turns. That's cool. So even a solo hero, he can cast ailments with increased duration. And let's be honest, 50% chance is a lot. Uh, he also gives a morale boost during War of the Three Kingdoms event plus 10% attack, plus 3% defense, plus 7% HP. Important note morale boost works on whole team so that's a great bonus. He has 824 on attack, 776 on defense and 1501 on hp. Attack power is really good. That's the second best attack stat in this portal. Defense is average and hp is also good. Best hp stat in 3 Kingdoms summons. His skill is offensive and scales with attack stats. So if you want to give him emblems, you should follow sword path. He will have nine ninety eight on attack, nine thirty three on defense, and seventeen thirty eight on HP. Mana speed is fast, so he need eight ties to go off. Of course, you can speed him up to seven. His deteriorating morale deals. 475% damage to the target and minor damage to nearby enemies. The target and nearby enemies get minus 48% attack for 3 turns. If the effect is removed before the duration ends, the target with the effect suffers 502 damage. So let's break it down. Deals 475% damage to the target and minor damage to nearby enemies. Okay, so hits 3 with splash damage. 475% with 1k attack power is a lot. That's something like 1k damage. Minor, minor damage is half of main hit, so that's 237.5% damage. Not crazy. But should be around 400 damage. The target and nearby enemies get minus 48% attack for three turns. If the effect is removed before the duration ends, the target with the effect suffers 502 damage. That's a really good one. So a few days ago in Matrera review, I said she has best direct attack debuff. Now we have Erlang Shen and his debuff. Is stronger. If for example Khufu hits you with minus 48% attack, he will do only something like 400 damage. So that's nothing. 3 turns is okay, but even a solo journey hero, Erlang Shen, has 50% chance to make it 4 turns, and there's additional part. If the effect is removed before the duration ends, the target with the effect suffers 502 damage. Another great one. This damage scales with attack power. So, with limit broken and bonus from troop, this is like 650 damage. This is like 40% of hero's max HP that's a nice counter for healers that prioritize cleanse because heroes with this effect will receive damage before healing. so there's huge chance that they will die. and there's one more place uh, where this skill will be insane. war equalizer. just hit enemies with this skill and watch how equalizer kills them. Is Erlang Shen good? Yes, he's amazing. Great stats and class, cool family bonus, high damage, best direct attack debuff, and crazy passive damage. Still, a lot of alliances are using purple tanks, so yellow heroes are desirable. He's really good on attack. Of course, it would be better if he would hit three equally, but he's still very useful in current attacking meta. He's fast, so this makes him good on defense. I would use him as flank, but if your alliance is using yellow tanks, he can work for you really well. Fast speed, warrior class, so he can revive, and really good skill. So if he goes off and cast minus 48% attack, it will be hard to take down side, and cleansing this status might kill attacking heroes. So, really good option there. On Titans, you can use him for high tile damage and amazing attack debuff. Maybe that's not something that will improve your score by a lot, but will give you more sustain. On challenge events, he might be cool if you're using yellow team on some stages. On bloody battles, he's great. Fast speed, huge damage amazing debuffs no revive from class but that's bloody battle on buff booster same story great hero there attack debuff is amazing great passive damage and with some buffs active he hits like a truck on rush he'll be ready with six styles not a huge change but still really good offensive option there Maybe he can't control enemies' mana or skills, but most players are using dark faction tanks on rush, and if enemy's team is based uh, on burst damage, he can reduce their attack. So even on defense, he might be a cool pick. But usually, it's better to use AOE heroes. Overall, Erlang Shen is amazing. Fast mana, great stats, annoying class huge direct damage amazing attack debuff and insane passive damage when enemies removes um, a status effect from him and he's yellow uh, legend says that he's the greatest and most powerful warrior god in heaven is he best warrior in empires and puzzles probably not but he's one of the top ones great hero for both attack and defense. Definitely his were tarts emblems and ethers. So let me know what you think about him. If you like this video please hit like button, if you don't want to miss future reviews and test drives remember to subscribe. Good luck with your summons and see you next time. Witam w polskiej Powrócił portal Trzech Królestw i oczywiście mamy nowego bohatera, jest nim Erlang Shen. Co jest interesujące, to to, że nie jest częścią rodziny królestwa, więc wygląda na to, że będziemy dostawać po trochu nowych bohaterów w tym portalu. Postacie Trzech Królestw są postaciami historycznymi. Erlang Shen jest mitycznym. Erlang Shen bezpośrednio tłumaczy się jako drugi syn Boga. Jest chińskim bogiem, który często przedstawiany był z trzecim okiem na środku czoła okiem wszystko widzącym. Również uważany był za najwybitniejszego i najpotężniejszego wojownika pośród bogów. W latach 80. na podstawie powieści została utworzona seria czy serial, który nazywał się Podróż na Zachód. I Erlang Shen był jedną z postaci w tym serialu. Może dlatego należy do rodziny podróżników. Jeśli się nie mylę, to możemy e, widzieć więcej postaci właśnie z tej powieści. Ale powróćmy bezpośrednio do tego bohatera. Erlang Shen jest wojownikiem frakcji światłości. Bardzo dobra klasa. Jeśli dacie mu talenty, będzie miał szansę odrodzić się po tym, jak zostanie pokonany. Jest częścią rodziny podróżników i to daje mu bonus. Za jednego, dwóch lub trzech bohaterów ma 50% szans na wydłużenie czasu trwania każdego z efektów ze statusu rzuconych przez bohatera o następującą liczbę tur: jeden, dwa lub trzy. Um, fajny bonus, więc nawet jako postać solowa ma 50% szans na to, że status, który rzuca, będzie o rundę dłuższy. A bądźmy szczerzy, 50% to całkiem sporo. Dodatkowo zwiększa morale w trakcie wojny Trzech Królestw, czyli plus 10 ataków, plus 3% obrony i plus 7% zdrowia, i ważna uwaga, to zwiększone morale działa na wszystkie postacie w drużynie, a nie tylko na tą postać. Więc jest to świetny bonus. Ma 824 ataku, 776 obrony i 1501 punktów życia. Siła ataku jest bardzo dobra to jest druga najlepsza siła ataku w tym portalu. Obrona jest OK, a punkty życia są bardzo dobre to najwyższa statystyka HP um, w całym portalu Trzech Królestw. Jego umiejętność specjalna jest ofensywna i skaluje razem z atakiem. A więc jeśli chcecie dać mu talenty, powinniście iść ścieżką ataku. Będzie miał 998 ataku, 933 obrony i 1738 punktów życia. Szybkość many jest szybka, więc potrzebuje 8 klocków, żeby się odpalić. Oczywiście można go przyspieszyć do 7. Jego podupadające morale. Zadaje 475% obrażeń celowi i niewielkie obrażenia pobliskim wrogom. Cel i pobliscy wrogowie otrzymują minus -48% do ataku na czas trzech tur. Jeśli efekt zostanie zdjęty zanim upłynie czas jego trwania, cel z efektem odnosi 502 punktów obrażeń. Rozbijmy to na mniejsze. Zadaje 475% obrażeń celowi i niewielkie obrażenia pobliskim wrogom. Ok, więc uderza trzy postacie. Um, niestety nie z równą mocą. 475% przy współczynniku ataku równym 1000 to jest bardzo dużo, to jest ponad 1000 obrażeń. Niewielkie obrażenia to jest połowa siły ataku głównego uderzenia, czyli to w tym przypadku jest totalnie dziwna liczba 237,5%. Um, więc nie są to szalone obrażenia, natomiast nadal powinno to być w okolicach 400 obrażeń. Um, cel i pobliscy wrogowie otrzymują minus 48% do ataku na czas trzech tur, jeśli efekt zostanie zdjęty zanim upłynie e, czas jego trwania, cel z efektem odnosi 502 punktów obrażeń. Um, więc to jest bardzo fajna rzecz i parę dni temu e, jak robiłem recenzję matrera z gargulców, powiedziałem, że ona ma e, najlepsze bezpośrednie obniżenie ataku. E, w tym momencie pojawił się Erlang Shen, sorry Matrera, e, jego obniżenie jest silniejsze. A jeśli, dla przykładu Kufu, uderzy was mając na sobie minus 48% ataku, e, zada wam zaledwie około 400 obrażeń, więc to jest prawie tyle co nic. E, trzy tury takiego osłabienia to jest bardzo spoko, natomiast na, nadal, e, jako solowa postać z rodziny podróżników, Erlang Shen ma 50% szans na to, żeby wydłużyć ten czas trwania o jedną turę. E, I jest dodatkowa część. Jeśli efekt zostanie zdjęty zanim upłynie czas e, trwania, cel z efektem odnosi 502 punktów obrażeń. Kolejna fantastyczna część, i dodatkowo ta część skaluje z siłą ataku. Więc ze złamanym limitem i bonusem oddziałów to jest w okolicach 650 obrażeń. To jest właściwie 40% maksymalnych punktów życia postaci. Więc jest to też fajna kontra na lekarzy, którzy jako pierwszą rzecz czyszczą status ponieważ postacie z tym efektem um, otrzymają obrażenia zanim dostaną leczenie, więc jest ogromna szansa, że nie dożyją do tego leczenia. I jest jeszcze jedno miejsce, gdzie ta umiejętność może być mega przegięta. Jest to wojenne wyrównanie. Uderzcie przeciwników tą umiejętnością i patrzcie jak wyrównanie ich zabija. Czy Erlang Shen jest dobry? Tak, jest fantastyczny. Świetne statystyki i klasa. Fajny bonus rodziny, wysokie obrażenia, e, bardzo dobre obniżenie ataku i przegięte obrażenia z pasywki. Nadal sporo sojuszy używa fioletowych tanków wojennych, więc żółty kolor jest bardzo pożądany. Erlang Shen jest dobry w ataku. Oczywiście byłoby fajnie, gdyby uderzał Trzech z równą siłą, ale Obrażenia, które zadaje i tak są bardzo dobre. Um, więc nawet ten główny cios i niewielkie pobliskim, nadal uh, jest to umiejętność bardzo dobra w obecnej mecie. Jest szybki i to sprawia, że jest również dobry w obronie. Ja bym go osobiście używał na flance, natomiast jeśli wasz sojusz używa żółtych tanków, to również na tanku może dla was bardzo fajnie działać. Szybka mana. Klasa wojownika, więc może się odrodzić, i bardzo dobra umiejętność specjalna. Więc jeśli się odpali i rzuci minus 48% ataku, przeciwnikowi będzie ciężko zdjąć stronę, a próba oczyszczenia czy oczyszczenie się z tego statusu może zabić postacie z tym osłabieniem. Więc ciekawa opcja na tanka. Na Tytanach można go użyć jako postać z wysokim współczynnikiem ataku, dodatkowo jako postać obniżającą atak Tytanowi. Może to nie jest coś, co poprawi niesamowicie Wasze wyniki, ale na pewno da wam trochę więcej szansy na przeżycie. Na wydarzeniach jest spoko, jeśli używacie żółtej drużyny, a na krwawych jadkach jest fantastyczne. Szybka mana, ogromne obrażenia, świetne osłabienia, nie może się odrodzić, jeśli chodzi o swoją klasę. Natomiast no, to jest krwawa jadka. Na podbitych ulepszeniach ta sama historia. Świetna postać. Um, obniżenie ataku jest tam fantastyczne, a dobre obrażenia te pasywne przy czyszczeniu um, i z aktywnymi podbiciami wali po prostu jak czołg. Na szturmie będzie gotowy po sześciu klockach. Nie jest to dla niego ogromna zmiana, natomiast nadal jest ciekawą ofensywną opcją. Może nie jest w stanie kontrolować many i umiejętności przeciwników. Natomiast większość graczy używa fioletowych e, tanków na szturmach. I dodatkowo, jeśli drużyna przeciwnika basuje na obrażeniach obszarowych, jest w stanie bardzo mocno obniżyć im atak. Um... Więc kto wie, może jest nawet fajnym wyborem na flankę do obrony, natomiast zazwyczaj jest lepiej użyć postaci obszarowych. Podsumowując, Erlang Shen jest świetny. Szybka mana, bardzo dobre statystyki, denerwująca klasa, ogromne obrażenia bezpośrednie, fantastyczne obniżenie ataku i rewelacyjne obrażenia pasywne, kiedy przeciwnik usuwa negatywny status. I jest żółty, więc to jest w nadal w cenie. Legendy głoszą, że Erlang Shen jest najpotężniejszym i największym wojownikiem bogiem w niebie. Czy jest najlepszym wojownikiem w Empires and Puzzles? Prawdopodobnie nie, natomiast jest zdecydowanie w ścisłej topce wojowników. Fantastyczny bohater zarówno w ataku, jak i obronie. Zdecydowanie jest wart strzałek, talentów i przełamanie limitu. Dajcie znać, co o nim myślicie. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów, pamiętajcie subskrybować kanał. Powodzenia w Waszych przyzwaniach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.